Witajcie! Chciałabym dzisiaj pokazać Wam przepis na pyszną i zdrową sałatkę z granatem. Ta sałatka będzie miała troszkę kalorii, ale doskonale się sprawdzi, jeżeli zjemy ją na spółkę z kimś. I wtedy cała liczba kalorii będzie podzielona na dwa. Co potrzebujemy do wykonania tej sałatki? Przede wszystkim potrzebujemy garść sałaty zielonej. To może być sałata lodowa, to może być rukola, to może być miks sałat. U mnie akurat jest to sałata batawia. Poza tym potrzebujemy troszkę pestek z granatu, dokładnie z połówki granata. To będzie 100 kalorii. 1/2 puszki kukurydzy, około 110 gram i również 100 kalorii. Pół serka ricotta, około 120 gram to 150 kalorii. No i jeden średni pomidor pokrojony w kosteczkę to około 25 kalorii. Jeżeli chodzi o sałatę, to jej kaloryczność jest pomijalna. Do sosu, do naszej sałatki, będziemy potrzebowali jednej łyżki miodu, to jest około 80 kalorii, dwie łyżki octu balsamicznego, około 15 kalorii i jedna łyżka oliwy z oliwek, 80 kalorii. Tak więc cała nasza sałatka będzie miała około 550 kalorii, ale tak jak wspomniałam na początku, warto ją zjeść na spółkę z kimś i wtedy kaloryczność nie przekroczy 270 kalorii, a sałatka jest naprawdę warta zjedzenia, bo jest przepyszna, a do tego bardzo zdrowa. Naszą sałatkę rozpoczynamy od wrzucenia do miski zielonej sałaty. Następnie na zieloną sałatę sypiemy kukurydzę. Na kukurydzę dodajemy pomidor. Następnie serek ricotta. I wszystko razem posypujemy pestkami granatu. Teraz przygotujemy sos do sałatki. Potrzebujemy jednej łyżki miodu, dwóch łyżek octu balsamicznego, jednej łyżki oliwy z oliwek. To wszystko dobrze mieszamy. I tak powstałym sosem polewamy naszą sałatkę.
Przed podaniem należy jeszcze naszą sałatkę dobrze wymieszać. Sałatka jest gotowa, pyszna i zdrowa. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl oraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Życzę smacznego!